No lecisz, mały. No i idzie. To jest moja ręka. Siema, tutaj Kuba z kanału Ptaszniki Zająca. Generalnie, moi drodzy, jesteśmy przy moim biurku, które część z was bardzo dobrze zna, a część dopiero może pozna. Tak naprawdę tutaj wszystko się dzieje. Tu nagrywam filmy, tutaj montuję filmy, ewentualnie z laptopem gdzieś montuję filmy. Z tyłu zdjęcia z jakimiś pająkami, które zrobiłem dotychczas. Nie jest ich tutaj za wiele, no ale... Ale są. Cieszę się, że biurko, powiedzmy, relatywnie jest duże, więc jako tako komfort pracy mam. Związany z tym, że potrzebuję miejsca, prawda? Z tego względu, że o, jak tu widzicie... jest królestwo, to co najważniejsze. Tak, to jest moje królestwo. Śpię z pająkami, tak wyszło. To są dwa regały, mój dobytek tak naprawdę zwierzęcy. Co bym mógł o, pokazać? Może tego dużego? Dużego pająka. Tego? No to tak, tutaj mamy samca. W tym wypadku to jest Bachypelma auratum, czyli ptasznik ognisto-kolanowy. I to jest jeden z najłagodniejszych ptaszników na ziemi. Można bez problemu sobie go wziąć na ręce. No, raczej nie ugryzie, prawda? Co sugerujesz, że jakbym wziął na rękę? Myślę, że sobie poradzisz, no. Pokaż. To dawaj. To jest moja ręka właśnie, teraz widzicie. No, dajesz, dajesz, idziesz. No, lecisz, mały. No i idzie. To jest moja ręka. Patrz, jaki ładny. Nie zabiję. Przynajmniej na razie. Na razie. Generalnie jadł jak u pszczoły, więc no ze względu, że ma duże helicery, czyli kły jadowe, to może go... Pazury jadowe. To może zaboleć mechanicznie ukłucie, natomiast jad jest taki dość słaby. Jak wygląda różnica między samcem a samicą? To jest znacznie mniejsza. Ona pewnie w ogóle będzie liniała, czyli że zrzuci skórę. I ona sobie siedzi tu. Generalnie u samic w tym wypadku one są po prostu bardziej masywne, mają takie bardziej, nie wiem jak to nazwać, może jaskrawe kolory, żywe są bardziej. Żywe, tak? Dokładnie. Tylko że ta samica akurat ma tu swoje królestwo i ona tak sobie chce stąd wychodzić. O, tak sobie. No wierzcie, że tam jest. O, nie wiem czy to widać, teraz ona się wyczesała, czyli ona ma tu włoski parzące. I wiesz co, lepiej nie wdychajmy za bardzo tego, bo po prostu one podrażniają zatoki i no i drogi oddechowe. To jest jakby taki drugi sposób obrony, bo można zobaczyć, że ten ma tyłek strasznie, widzisz? Taki biały. Biały, goły. To jest po prostu skóra i tu kiedyś były włoski parzące. Jak on się stresuje, to wtedy wyczesuje sobie je właśnie. Możemy słuchajcie, sobie zobaczyć, nie wiem, powiedzmy tutaj na pierwszy rzut oka raczej... Nie ma. Tak. Dokładnie, no raczej niewiele widać. Teraz coś pokażemy, chociaż ja widzę, że jej nie będzie tu. A no, o, jest, jest. Jest tyłeczek. Tutaj jest. Zaraz wyjmiemy ją, tak? Oj, tej nie wyjmujemy. Nie wyjmujemy. Nie, to ta się teleportuje. Teleportuje no, się zaraz. No, dokładnie. Kurde, no nie bardzo teraz nie w bardzo zasadzie widać, ale zrobimy. Wierzcie, że tutaj jest. No, i ona sobie tam siedzi. Mają kabel grzewczy, leci przez całe terrarium, więc dokładnie tam na ścianę, gdzie one siedzą, kabel grzeje. Może tu jakaś będzie. O, tutaj ja też widzisz, się zamaskowała. Coś tam bunkier zrobiła bunkier i zrobiła. Też raczej ona sobie siedzi tu. Mhm. O, jest. Tylko, że jest skulona i też w zasadzie tak, wiesz. Jest, jest. Bo tutaj, patrzcie, tutaj. Wiecie, no ptaszniki to są nocni łowcy i tak naprawdę one w ciągu dnia to siedzą skryte, bo no bo czekają na noc, także też pora dnia ma duże znaczenie. Jak na przykład czasem się przebudzę w środku nocy, taka trzecia, czwarta, wtedy jest najlepiej, to od razu lecę, włączam listwę, pali się i wtedy już sobie oglądam, gdzie, jaki każdy pająk wyszedł, bo to właśnie jest ich czas. Jak kurde już jesteśmy w rytmie brania na ręce... Czyli coś weźmiemy jednak. Weźmy, jeszcze. No weźmy. Generalnie ja wyciągam ptaszniki, u których mam... Nie można mieć 100% pewności, że on nie wyjdzie, no nie? Po prostu są nie gatunki, wiecie, które są bardziej agresywne, a są takie, które są mniej agresywne. O, chodzi. O, i ta jest ładna, to jest w ogóle dumna mamusia. To postarajmy się ją tak zapędzić, żeby ona nam wyszła na tą rękę, a nie tam schowała się. I to jest ptasznik nadrzewny, to jest Caribena versicolor. Tak wygląda. I ona też... Ona w przeciwieństwie do tego wcześniejszego, którego mieliśmy na rękach, jest jakby... Ona jest nadrzewna, więc ogólnie buduje sobie gniazda w dziuplach drzew i tak dalej. W związku z tym już ten sam fakt świadczy o tym, że ona jest taka bardziej skoczna, dużo szybsza i bardziej no, zwinna, zwinna po prostu. Widzę, dokładnie. No. Chodzi szybciej niż tak, ten, i tak zdecydowanie ucieka, no, pewniej. Możemy na nią dmuchnąć, może nad łóżkiem w razie gdyby chciała odpływać. Całą łóżeczko? Zaliczy? A, no, zwinna.
No, no i ten, no i ona jest fajna i też wiesz, jest całkiem, całkiem inne jest uczucie, kiedy ten pająk chodzi po ręce, bo on po prostu bardziej chwyta odnóżami, no nie? Tamten okay. Nie musi tak mocno chwytać, bo jednak chodzi po ziemi, czy tam sobie kopie w tej ziemi, natomiast ten już jest taki dużo bardziej chwytny. No. Caribena wersji kolor, po polsku ptasznik wielobarwny. Pięknie. To jest taka dorosła samica w kwiecie wieku. Ona teraz w tym momencie jest taka najpiękniejsza. A ile tak przeciętnie żyją, czy jest... Właśnie, wiesz co, to jest ciężko, bo na przykład ta jest raczej krótkowieczna, ona w granicach coś jak 6 lat. Samica. Samiec po ostatniej wylince, czyli cały jego cykl, to będzie powiedzmy 2 lata. Bo są to krótkowieczne pająki. Na przykład ten, którego mieliśmy przed chwilą na ręce, może żyć nawet 20 lat. Chcecie skorpiona? Dobra, zobaczmy skorpiona. Będzie skorpion. Tak, będzie skorpion. Tu jest dorosła samica Heterometrus petersi. Pokaż. Tu mam przedszkole. Czyli? Tak to pobłażliwie nazywam. Małe. Tak, to są po prostu maluszki, które siedzą w... Dla kogoś to nie jest w temacie, to jest zabawne, bo my to nazywamy mochbox. No bo po prostu to jest pojemnik na mocz. Także te wszystkie dzieciaczki, które tutaj są, będą niżej. Tu im robię właśnie taką komorę przedszkolniową. I po prostu będą szyby i one sobie tutaj będą siedziały spokojnie w grzaniu. No z tego względu, że muszą być szyby, bo pies tu jest, prawda? Tak, to są świerszcze. Generalnie ja sobie z nimi żyję i z ich dźwiękami raczej żyję. No już długo, kurde, nie wiem ile hoduję te pająki, powiedzmy ponad 10 lat. I no i one tutaj są i ćwierkają i zawsze każdy pyta, jak to ci nie przeszkadza w ogóle? Przecież one ćwierkają cały czas. Mi się po prostu już wyłączyła świadomość słuchania tych świerszczy. To jest takie główne jedzenie dla ptaszników. To jest świerszcz kubański. Tak. Lodówka. Dla ptasznikowa lodówka. Ewentualnie mam jeszcze drewnojady. O, też dla nich. Te. Dla nich też, dla Agam. Ja mogę tak wziąć, to będzie taki wiesz, obrzydliwy, nie? O, są larwy. Ta larwa potem będzie poczwarką, a później będzie żuczkiem. Okay. Ale tego się nie daje do jedzenia, tylko larwy mają, wiesz, najwięcej wartości odżywczych, więc właśnie tym karmimy. Skąd ta zajawka na pająki? No. Kiedy te? Kiedy zajawka na pająki? No, w piątej klasie podstawówki kupiłem pierwszego pająka i słuchajcie, powód dość trywialny, bo bałem się pająków. Panicznie się bałem pająków i może nie miałem arachnofobii do tego stopnia, że widzę zdjęcie pająka na monitorze i uciekam z pokoju, ale kiedy widziałem jakiś, nie wiem, krzyżaka czy kątnika domowego, panikowałem strasznie i pomyślałem, gościu, jesteś w piątej klasie podstawówki, czas się wziąć w garść i przestać się bać tych ptaszników, pająków. Kupiłem jednego, no i tak pykło. Tak pykło, że bardzo lubię te stworzonka. Bardzo mnie fascynuje, słuchajcie, w nich fakt, że one są z różnych rejonów świata i tam żyją na wolności, a tymczasem ja mogę u siebie w pokoju w Polsce, w Krakowie im odzwierciedlić te warunki. I mimo, że jeden jest z Azji, a inny jest z Afryki, to one są u mnie, mają dobrze i ja po prostu mogę w nocy je obserwować. Takie ich pierwotne instynkty, to polowanie, to budowanie gniazd. To jest po prostu, no ja to kocham i jeszcze tak się fajnie złożyło, że mogę to robić dla was. I to już w ogóle jest zwieńczenie moich marzeń, bo robię to co kocham, czyli hoduję pająki, a dodatkowo po prostu nagrywam to co z nimi robię, bo muszę robić, muszę go nakarmić, muszę posprzątać. Wam się to podoba, więc ja jestem spełniony. Tutaj śpię z pająkami, ja śpię tu, najgorzej, bo to łóżko jest strasznie wąskie, więc... Daję radę, ale ciężko. Tu jest posłanie psa. Zrobiłem jej antresolkę z OSB, bo żywcem nie miałem gdzie, kurczę, upchnąć tego legowiska, więc jest tutaj. Znaleźliśmy mojego pieska. Kochani, to jest Alpina. Alpinka ma 4,5 miesiąca. Jest najukochańszym pieskiem na całym świecie. Pochłania tak naprawdę 100% mojego wolnego czasu, który dzielę na pół z Alpiną i z ptasznikami. Także co mogę powiedzieć? Jest najlepszym pieskiem z hodowli od Królowej Kluski. Pozdrawiam Ania, bo to dzięki tobie jest moje szczęście, naprawdę. Jesteśmy w salonie, jest troszkę spartańsko, trzeba przyznać. Tak naprawdę nic tu nie ma poza głośnikami i małym telewizorem. No, wprowadziliśmy się tydzień temu zaledwie, także ja dopiero zaczynam ogarniać wszystko, co związane z życiem poza ptasznikami. Ale choć pokażę wam jeszcze terrarium.
Tutaj jest terrarium dla agam. Ja je robiłem 3 lata temu, coś takiego, ale nastał moment, kiedy trzeba po prostu je odnowić, bo agamy brodate to są takie fajne jaszczurki, które teraz są u mnie u rodziców w domu i tam mają takie jakby warunki, żeby tu ich nie stresować, bo dużo się dzieje, więc one sobie tam żyją. No i robię, kurde, jest cement, gips, zaprawa murarska. To co, z mojej strony tyle. Dzięki wielkie, że tutaj przyszliście do mnie i zobaczyliście, jak sobie żyję i jak moje pająki żyją. Dzięki, że daliście znać Jackowi, że ja istnieję w ogóle i że warto do mnie wpaść. Jeśli interesują was te pająki, wpadnijcie do mnie na kanał, tam jest też fajnie. Cóż mogę powiedzieć? Kanał nazywa się? Ptasznik i Zająca, bo ja jestem zając i hoduję ptaszniki. To co? Do zobaczonka i miłego dnia!